historia. Ubiegłorocznej pandemicznej przerwie w drugi weekend lipca na Suwałki znowu spadł deszcz nut składających się na święto bluesa. Nie zawiódł nikt. Artyści, publiczność, pogoda, atmosfera. Wszystko było na znakomitym poziomie. Cieszę się, że po raz kolejny możemy przeżywać te niezapomniane, wspaniałe chwile, gdzie możemy w rytm bluesa świetnie bawić się tutaj w naszym mieście, w Suwałkach. Jak zawsze SBF wystartował na Chłodnej, suwalskiej Alei Bluesowych Gwiazd, która sukcesywnie zapełnia się kolejnymi tablicami zawierającymi nazwiska artystów odwiedzających miasto i serwujących festiwalowej publiczności niepowtarzalne muzyczne doznania. To stało się tradycją, że w tym miejscu przypominamy to, co działo się w minionych edycjach. W tamtym roku nie odbył się Suwałki Blues Festival, dlatego też odsłonimy dzisiaj tablicę, która przypomni, kto w Suwałkach występował 2 lata temu i po tej 2-letniej przerwie fajnie, że wraca do Suwałk bluesowe życie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! I to jest historia. Na odsłonięciu tablicy nie mogło zabraknąć Jana Chojnackiego. Czekają nas 4 fantastyczne dni, pełne dobrych emocji, dobrej energii, przyjaźni, a co najważniejsze muzyki. No i wszystko wskazuje na to, że też świetnej letniej pogody. Suwałki Blues Festival podtrzymują tradycję. Tradycję, która sprawia, że raz miasto staje się coraz bardziej rozpoznawalne na mapie polskiego życia kulturalnego, że jest także rozpoznawalne wśród fanów bluesa na całym świecie jako to miejsce, w którym dziesiątki tysięcy ludzi co roku mogą spotkać się ze swoją kochaną bluesową estetyką. No i wreszcie to, że ja ze swojej perspektywy mogę kontaktować się z moimi najbardziej wyczekiwanymi i cenionymi wykonawcami całkiem bezpośrednio. No i że spotykam tyle wspaniałych, znajomych, uśmiechniętych twarzy i w tym roku, mimo tego całego nieszczęścia, które na nas spadło przecież 1,5 roku temu, nadal widzę te same miłe, uśmiechnięte twarze, przepełnione nadzieją, że 4 dni będą przepełnione fantastyczną zabawą. I tym razem na festiwalowych scenach stanęły prawdziwe tuzy. Wśród nich między innymi wyczekiwana Martyna Jakubowicz, Józef Skrzek, który do współpracy zaprosił Sebastiana Ridla, Dariusz Kozakiewicz w towarzystwie zaproszonej Natalii Sikory, czy niezrównany finałowy duet Wojciech Waglewski i Bartek Łęczycki. Zanim jednak zaiskrzyło pomiędzy stęsknionymi za publicznością artystami, a publiką złaknioną bezpośredniego kontaktu z muzyką, na ulicach miasta pojawili się tradycyjnie już miłośnicy kultowej Mazdy MX-5, którzy gremialnie przybyli do bluesowych Suwałk po raz 10. Bardzo fajnie się wszyscy bawimy, czy tutaj wymyślamy różne rzeczy, co zrobić, jak czas zagospodarować. No i polubili też te Suwałki, tak jak ja, no jeszcze dużo, dużo wcześniej. Pierwszy raz jak byłem, to jest 25 lat temu. I tak jak moi koledzy mówili, zaszczepimy ci miłość do Suwalszczyzny. No i zrobili to. I tak w sercach uczestników rajdu obok Mazdy miejsce zajął Suwałki Blues Festival. Samochody, którymi przybywają do miasta uczestnicy rajdu, budzą nieustannie żywe zainteresowanie i mieszkańców, i gości. Jak się zna historię Mazdy MX-5, to Mazda powstała, tam 30 lat temu została, pierwsze modele powyszły na rynek, ale była taką kontrą w stosunku do angielskiego rynku roadsterów. Roadster to nie jest kabriolet. Roadster to jest mały samochód, który ma 2 miejsca, został wymyślony w Anglii,
po to, że tam bardzo rzadko świeci słońce, jak świeci słońce, to fajnie wsiąść do samochodu i sobie jeździć. Rolls-Royce angielskie były bardzo malutkie, a właściwie nawet nie miały drzwi. Polegało to na tym, że można było rękę wystawić z samochodu i dotykało się ziemi. No oczywiście potem warunki bezpieczeństwa i tak dalej bardzo to rozbudowały, ale to był najbardziej taki kompromisowy samochód pomiędzy wydatkiem a przyjemnością. To jest nieprawdopodobny samochód, jeśli chodzi o konstrukcję, o prowadzenie, o wyczuwanie jego, jak on się układa do zakrętu, co można na nim zrobić. A poza tym ja kupiłem go, miał, znaczy 14 lat temu, to można sobie powiedzieć, miał 16 lat, tam 120 tysięcy kilometrów i troszkę był zapuszczony, a teraz po ostatnim remoncie jest właściwie tak, jakby z fabryki wyszedł. Zamierzam go nawet z powodów komercyjnych, ponieważ stare samochody zaczynają, te 30-letnie zaczynają nabierać wartości, bo coraz mniej ich jest w takim dobrym stanie. W związku z tym trochę zabawy, dużo przyjemności i niewyrzucone pieniądze. Zdaniem komandora rajd jest doskonałym sposobem na oderwanie się od codzienności. Muzyka z przemieszczaniem się ma bardzo głęboki związek. Jeżeli przeanalizujemy jakąś literaturę, filmy, to Easy Rider, proszę, na motocykla, muzyka, w tle jaka była i wiele, wiele. W związku z tym to jest pewnego rodzaju połączenie i relaks, przynajmniej dla mnie. Siadam do samochodu, jadę 300 km, słucham muzyki, obserwuję przyrodę. Jak człowiek siedzi dużo w biurze, ma stacjonarną robotę, to mu potrzeba troszeczkę takiego oddechu. Józef Jakubiec docenia również jakże znaną fanom bluesa atmosferę panującą wśród rajdowych kolegów. My się nie znamy w ogóle, jak tutaj było powiedziane, od sasa do lasa w sensie zawodowym i od sasa do lasa w sensie przestrzeni. Ale każdy, kto jeździ tym samochodem, ma jakiś jeden wątek wspólny, poczucie humoru, zainteresowania, prawda? I ci ludzie, nie znając się, nawet niektórzy nie znamy swoich nazwisk, ponieważ w klubie MX-5 obowiązuje za Adama każdy ksywkę, czy nickname, prawda? Są wiele osób, które 10 lat, ja po kilku latach dopiero dowiedziałem, jak się nazywa, jaką pracę wykonuje rzeczywiście. Więc tu jest tak, człowiek jest takim latającym ptakiem trochę. Więc my mamy taką pokrewieństwo w sensie właśnie estetyki, poczucia humoru, również wysokie poczucie bezpieczeństwa, to znaczy nie wygłupiamy się. Każda z tych osób jeździ, powiedziałbym, bardzo dobrze na drodze, zachowanie i tak dalej, i tak dalej. Więc tu jest wiele rzeczy takich umownych, które gdzieś ktoś sam ma z siebie, tak jak pozostali uczestnicy. Taka jest moja ocena, skąd to się bierze. Na pierwszym zlocie byłem 12 lat temu i wsiągłem w to, ponieważ nie znając w ogóle ludzi, a jestem, powiedziałbym, nie ukrywałem, mam swój wiek troszkę, prawda? A tam młodzież taka, powiedzmy, 30, 20 czy tam 35, zostałem przyjęty jak kumpel, prawda? Nikogo nie obchodziło, że trochę siwe włosy, czy widać po twarzy, że to jest jakiś... Powiedzmy, mógłby być moim dziadkiem na przykład, prawda? Kolejne godziny Suwałki Blues Festiwalu to niekończąca się fala bluesa, dobrych emocji i przeżyć. Każdy dzień rozpoczynał się od otwarcia klubów. Pierwsze tegoroczne bluesowe śniadania serwowała między innymi Kasa Chorych. Takim początku dnia rozbudzone muzycznie apetyty zaspokajać można było w kilku punktach miasta. Wieczory należały do największych gwiazd polskiej sceny bluesowej. Magda Piskorczyk, Sławek Wierzchalski, królowa polskiego bluesa, Martyna Jakubowicz. Za oknem siedem wichrów, żałobną było pieśń. Za oknem siedem wichrów, żałobną było pieśń. Gdy siedem głuchych strzałów na świat rzuciło cienia. Umarło siedmiu ludzi na skraju jednej wsi.
Dzień z równie mocno napiętym planem artystycznym minął szybko, a wieczorem na scenie stanęli kolejni mistrzowie. Dariusz Kozakiewicz znakomicie odnalazł się w zupełnie nowej dla niego roli. Ale jak nam zdradził, grało się... Wspaniale się grało, naprawdę. To znaczy, wiesz, grało się wspaniale, wspaniała publiczność, bo wiadomo, ona przychodzi na pewno na to, co chce, co lubi, czyli bluesa, rocka. Ja trochę się czułem nieswojo, dlatego w ogóle się na tych ostatnich koncertach czuję nieswojo, ponieważ ja od dłuższego czasu, w zasadzie pracując z zespołami, całą tę historię rock'n'rolla moją i te moje wszystkie te artystyczne wyzwania, to w zasadzie byłem gdzieś tak troszeczkę z tyłu, jakby no gitara, zawsze był ten frontman. Teraz jestem trochę w roli frontmana i sobie nie mogę z tym trochę poradzić, dlatego że to się łączy z tym, żeby zaopowiadać, żeby coś tam mówić, żeby zabawiać ludzi. Ja tego nie potrafię, grać, no tam parę słów powiedziałem, jakoś wykrzesałem z siebie, ale uważam, że było fajnie, myślę, że się podobało, to jest najważniejsze. Brzmienie gitary Darka Kozakiewicza jest niepowtarzalne. Sam gościł w Suwałkach z Perfektem nie raz, ale teraz zaskoczył publiczność zupełnie. To jest trochę nowy program, właściwie część. Myślę, że to są właśnie rzeczy, które nie są tak znane. Tutaj jest ta trudność, żeby spowodować u ludzi właśnie tą emocję, którą chciałbym, żeby oni doznali po koncercie. Bo to są bardzo nieznane rzeczy, albo są bardzo stare i nieznane, a ci ludzie są młodzi, być może, że urodzili się wtedy, kiedy ja zaczynałem. No 74 rok, no to jest naprawdę i piąty, i szósty, później kolejne jakieś rzeczy. I to są takie wybrane utwory, których mi było zawsze szkoda, że one nie są grane, a tym bardziej, jeśli ja w tej chwili decyduję w zasadzie o programie, co możemy grać, i to jest taki skład właśnie gitarowy czysto, prawda, więc mogę sobie na to pozwolić, żeby te utwory nie przepadły. Gitarzysta zaprosił do współpracy wokalistkę Natalię Sikorę, która podbiła serca wymagającej publiczności nieoczywistym brzmieniem i ciekawym wykonaniem. Natalię Sikorę poznałem w 2018 roku. Ona zaprosiła mnie nagrywała płytę taką trybiutową dla Miry Kubasińskiej. Wtedy zagrałem tam dla niej Poszłabym za Tobą i jeszcze jakieś kilka koncertów żeśmy wspólnie odbyli. Ja byłem jako gość, ale później ta sympatia do muzyki, do tworzenia się w zasadzie tak narastała i trwa do dzisiaj. No. My się przyjaźnimy, tworzymy razem. Natalia zgodziła się, ja nie byłem do końca pewny, czy Natalia się zgodzi na to, ale zgodziła się, żeby być tutaj w tym zespole i pełni taką rolę naprawdę bardzo, bardzo mocną, no bo bez niej byłoby trudno. A nie szukałem wcale faceta. Nie chciałem faceta. Wydawało mi się, że Natalia ma właśnie, ona ma coś takiego, że i tą barwę głosu ma taką męską, i pięknie się zachowuje na scenie. Zresztą ja myślę, że
my jakoś tak współpracujemy, działamy na podobnych falach. W koncercie na scenę wkroczył Józef Skrzek, multiinstrumentalista, wokalista, kompozytor. Swoje pierwsze zawodowe kroki na scenie stawiał na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego stulecia. Wyraźnie zaznaczył swoją obecność w Breakaucie, po czym założył własną formację Silesian Blues Band. Obok niego fundamentem SBB są Apostolis Antimos i Jerzy Piotrowski. Ten żelazny skład na początku lat 70. podjął współpracę z Czesławem Niemenem, czego owocem było kilka znakomitych albumów. Nie sposób wyliczyć wszystkich dotychczasowych gości koncertujących z SBB, ale też nie można pominąć Tomasza Stańko, Tadeusza Nalepy, Jana Błędowskiego czy Irenę Przedupka. Na suwalską scenę w tegorocznej edycji SBF-u Józef Skrzek zaprosił Sebastiana Riedla, syn legendarnego lidera Jamu. W 1993 roku założył własną formację, zespół Cree, i wydał z nią liczne albumy, a kilka lat temu, odpowiadając na zaproszenie, podjął współpracę z Józefem Skrzekiem i pozostałymi członkami SBB. Koncert legendarnej formacji, która mimo upływu lat ma wciąż bardzo wiele do powiedzenia, zgromadził i zachwycił rzeszę publiczności. Właściwie nie ma nic nadzwyczajnego w spożywaniu owocu ani w nim samym. Jabłko ma planeta wszechspadu. Nosi się w górę i szcząsa. Na
Ostatnie akordy tegorocznego Suwałki Blues Festiwalu wybrzmiały w sali imienia Andrzeja Wajdy. Planowany pierwotnie jako kameralne wydarzenie, koncert stał się jednym z najważniejszych wydarzeń tej edycji festiwalu i został na skutek ogromnego zainteresowania przeniesiony do znacznie większej przestrzeni. Wojciech Waglewski i Bartek Łęczycki, bohaterowie ostatniego tegorocznego bluesowego wieczoru, to duet doskonały. Wysublimowana estetyka muzyczna, znakomita technika i nadzwyczajny kontakt z publicznością zbudowały tego wieczoru niezwykłą atmosferę. Zagrany po mistrzowsku, niezwykle klimatyczny koncert na długo zapadnie w pamięć szczęśliwcom, którzy zdobyli wejściówki. Wielu z nich wróci tu podczas kolejnej edycji festiwalu. To męska, rzykaj męskie, trochę utykaj, dużo wina w nim, a czasem się słania i brędzi i klnie, bez udawania, że jest kimś innym niż jest sam, to wiesz. Sam to wiesz, sam to wiesz, sam to wiesz. Raczej rzadko zawodzi, w sensie można ufać jej, bo powinna przysłowić i pociekało. Czym rzadko zawodzi, w sensie wzywa i łka. Patos i szkodzi i osłabia łza. Sam to wiesz. Sam to wiesz. Ludzie wracają na ten festiwal ze względu przede wszystkim na to, że kochają muzykę, ale myślę, że też dlatego, że to miejsce ma niezwykły charakter. To miejsce, czyli Suwałki i ludzie, suwalczanie, to są ludzie dobrej energii, przyjaźni. Każdy, kto tutaj przyjeżdża, czuje się bezpiecznie wśród przyjaciół i bardzo, bardzo dlatego mile wspomina zawsze Suwałki Blues Festival i ten rejon. Jan Chojnacki, współautor pomysłu stworzenia tej imprezy, jej dobry duch i patron, ma jeszcze jedno marzenie związane z Suwalskim Festiwalem. Moje marzenie z Suwałki Blues Festival jest bardzo jednoznaczne. Niech ta tradycja nigdy nie zaginie, bo to jest tradycja wspaniała, dająca i miastu, i tym, którzy tu przyjeżdżają, wspaniały czas kontaktu z muzyką, a także z wspaniałymi ludźmi. Czyli Suwałki na zawsze. Yeah.
Adamu. Yeah.